Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Jak już tu powiedział poseł sprawozdawca, Senat wniósł 20 poprawek do części, te, które mają charakter redakcyjny, legislacyjny, doprecyzowujący czy nawet merytoryczny w niektórych sprawach, jak na przykład nowe sformułowanie przepisów dotyczące opłaty za częstotliwości radiowe na wzór ten, jaki mamy w przypadku częstotliwości telewizyjnych po pracach w komisji, jak również do tych poprawek, które już zostały uwzględnione w megaustawie, a zauważył to dopiero Senat, Klub Platformy Obywatelskiej nie wnosi żadnych uwag. Natomiast Wysoka Izbo i będzie głosował tak, jak rekomendowała Komisja Infrastruktury. Natomiast Klub Platformy Obywatelskiej ma poważne obawy w stosunku do dwóch poprawek, do poprawki 9 i do poprawki 19. I to z tych względów, że za rekomendacją komisji, czyli przyjęcie poprawki 9 dotyczącej artykułu 139, jak i nie odrzucenie poprawki 19 dotyczącej artykułu, skreślenia artykułu 24, może spowodować poważne konsekwencje dla rynku telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego internetu. Proszę Państwa, rozdzielenie dostępu do nieruchomości budynków w megaustawie z artykułu 30 na artykuł 30 dla tych nieruchomości, które są w dyspozycji nieprzedsiębiorcy telekomunikacyjnego, i artykuł 139 nie za bardzo nam wyszło w megaustawie, ze względu na to, że ten artykuł 139 stał się mniej kompatybilny z artykułem 12 dyrektywy ramowej 2002/22/WE. W jednych fragmentach on jest bardziej dopasowany do tego artykułu dyrektywy ramowej, a w innych mniej pasuje. Natomiast jeżeli przyjmiemy tą poprawkę, którą tutaj rekomenduje nam Senat, to proszę Państwa, to nie jest tylko to, o czym mówiła merytorycznie na komisji pani minister, ale również tutaj wprowadzamy nadmiarowo regulacje ex ante bez analizy rynkowej i to narusza zarówno dyrektywę ramową, jak i dyrektywę dostępową. Natomiast jeśli chodzi o artykuł 24, jeżeli tego nie skreślimy, to ja podejrzewam, że wszystkie sprawy dotyczące internetu bezprzewodowego, tamten dotyczył internetu przewodowego, a tu bezprzewodowego ugrzęzną w sądach. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie i uważam, że tutaj ta poprawka Senatu jest jak najbardziej właściwa, ona zasługuje na poparcie. I radziłbym również klubom parlamentarnym, żeby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście dobrze głosowali podczas posiedzenia komisji, jeżeli mamy tak poważne zagrożenia dla rynku internetu szerokopasmowego. Dziękuję bardzo.